Bardzo duża siła. Ile osób załogi? Trzy. Tylko. Dowódca, strzelec i załoga. Dowódca, obserwacja plus dowodzenie plus łączność. Kierowca wiadomo, no a strzelec obsługiwał cały zestaw. One były zsynchronizowane. Miał dwa spusty i albo strzelał, celował jednym, a strzelał albo działkiem, albo karabinem. Przeładowanie chyba też bez problemu, tam widziałem, jest magazynem, nie? Tak, tak. Pięcionabojowy magazynek, przywoził bodajże 250 sztuk naboi do działka i kilka tysięcy sztuk naboi do karabinu maszynowego. Zresztą ten karabin był bardzo szybko strzelny. A no, w pewnym momencie zaczęli się uczyć włożyć coraz więcej amunicji. Pod koniec wojny wszystkie niemieckie pojazdy wyglądały jak choinki, bo oni wszystko, co chcieli mieć ze sobą, to starali się włożyć, bo siadała całkowicie dostawa czy cokolwiek, więc jak dorwali się gdziekolwiek do magazynów, to brali i skoro to ugodne. Tak, tak. No mówię, chcieliśmy chociaż nawiązać do jakiegoś wyglądu, do oryginalności, dlatego mówię, na takie gadżety, które można było zdobyć, zostały dokupione. Ile tak kosztuje? Więcej niż pamiętam, na Allegro żeśmy kupowali. To znaczy tak, to jest niewyliczalne. Ja wiem, bo to niewyliczalne, jest godziny pracy, pasja. Godziny pracy, pasja, warsztat profesjonalny, kolega, właściciel, jego główny inwestor ma profesjonalny warsztat, no plus godziny przy komputerze, przy planach, no to jest nie do wyliczenia. Czesi w tej chwili podjęli się budowy identycznych replik. Mają jedną wystawioną na takim forum międzynarodowym kolekcjonerów pojazdów. Żądają sobie za niego 48 tysięcy dolarów.
Podejrzewam, że jest porównywalna cena. W niego włożona... 150 tysięcy złotych. No można tak powiedzieć. Jakbyśmy dostali te pieniądze, to wykonamy w ciągu pół roku taki sam pojazd dla inwestorów. Ja bym chciał wydać 150 tysięcy. Ale nie da się nim pojechać po tym. Czy dałoby się go zarejestrować? Nie, bo musi przejść cały proces homologacji. Cały, a polskie prawo jest takie, jakie jest. I zarejestrować go w Anglii. Nie przejdzie tak. Nie. Musi mieć polską homologację. To tak. Ale on nim jeździ po asfaltach nie ma większego sensu, bo to jest do zabawy. Zresztą te wszystkie. W tych miejscach tam nosi różne tam nasze dodatkowe rzeczy, jakieś tam amunicje, jakieś jedzenie. I moje babcie jechał po 60 dniach przez stacjonowało. Oni się uchowało parę razy. Między innymi właśnie pustkę i jeszcze rozmawiają sprawy. No fajnie, to jest prawda, no ja jest komplet, no jakby to nałożył, sposób właśnie tym oddechać, to powiedzieli. To pewnie już tamten film jest. Na razie tak. Koniecznie. No się trzeba wydać. Co, wie pan się. Właśnie ja mówię też tak. Pasjonują, wie pan, tym. No i robią te rekonstrukcje. No z jednej strony to pan powiedział właśnie, paskudni Niemcy, no i ma pan rację, tak? Znowu pan tych powiedział, że trzeba pamiętać. Więc no my jesteśmy w takiej bardzo trudnej sytuacji w sumie jako konstruktorzy, bo z jednej strony musimy mieć dystans do tego, nie możemy być hitlerowcami jako takimi, ale znowu nie możemy mieć tego kompletnej zabawy, bo w tym momencie dokładnie będzie coś musi pokazać to, nie? Mówię, wszystko z umiarem, wszystko z rozsądkiem. I bez ideologii. No, powiem tak, na co dzień jeszcze mamy taką drugą pasję, bo zajmujemy się pierwszą pasją, odtwarzamy 14 rok właśnie. No już tutaj już tego problemu nie ma, tak? Kiedy założymy te mundury, czy to pruskie, czy to carskie, no to w tym momencie już nikt no, nie zarzuci nam, że jesteśmy, nie wiem, neozawodcami, coś w tym stylu. Ale o ile znaczy robicie to rekonstrukcję, to się ograniczacie tu do teren, do Polski, tak? Znaczy akurat z pierwszej wojny światowej mamy też szlak, że tutaj jedziemy do Strasburga, do Fortów na Litwę i... No ale to wiadomo, ta pierwsza wojna jest bardziej taka międzynarodowa, no bo chociażby Niemcy mogą bawić się w pierwszą wojnę światową, robić tę rekonstrukcję. Ale II wojny światowej oni nie odtworzą, bo mają przecież taki zakaz symboli, nie mogą tych właśnie tej swastyki i w ogóle sama postać, nawet sylwetka tam już jest, nie ma tej konstrukcji praktycznie. Też mamy takie ciekawe podejście właśnie, jak ta rekonstrukcja wygląda w tym aspekcie, który rok tę wojnę odtwarzamy, co prezentujemy. No i tutaj trzeba powiedzieć, w tych mundurach człowiek czuje się nieswoje, tak? Już ten dystans trzeba trzymać i tak dalej. No można tak ale źle się czuje. Znaczy oczywiście, wiadomo, człowiek jakiś jest w ten sposób zadowolony, że zebrał, skompletował tutaj pewne rzeczy. Wiadomo, no sama pasja historyczna jest najbardziej ciekawa, tylko właśnie nie można pójść w tą skrajność. Żeby się po prostu nie rozpędzić. Żyją ci, co pan udaje. Chodzi o to, żeby przedstawić to w sposób taki wiarygodny, żeby przekonywać tej historii. Nie wiem, że zostało świadków, ale... Ale, że powiem panom, tak, ja studiuję antropologię poza tym wszystkim i na przykład właśnie takie badania, jak ta propaganda już powojenna, jak działała na ten obraz, jak my upatrujemy, właśnie jak widzimy tą II wojnę światową. Pokształtujemy tak naprawdę nasze podejście poprzez te własne wspomnienia, to jest jedno, czy wspomnienia rodziny przekazywane, ale też filmy, historie zbiorowe, tak, i tak dalej, to czasami są po prostu nielogiczne, tak, no, te krzyże, tak. A to jest jakaś taka właśnie wiedza, która po czasie została tutaj nam przyswojona. No już wiadomo, idzie o picach, to zaraz będzie o tam cross idzie. No, nie, bo to jest fałszywe dobre. Zresztą, jeżeli ja prowadzę badania, gdzieś tam jadę w teren i ktoś jest święcie przekonany i mówi tędy jechał Rudy, tutaj, tędy przyjeżdżali. I oni w to wierzą.